Kelly i Tyler, czyli matka z córką. Kelly jest wysoką, szczupłą kobietą, bardzo dbającą o swój wygląd. Ma opaloną cerę, jej oczy i brwi są czarne, usta pomalowane jasną szminką, a pod oczami ma lekkie zmarszczki, które ukazują jej prawdziwy wiek. Jest bardzo na to piekuńczą mamą i nieraz nie dwa robiła przypał swojej córce z historii, jakie Tyler opowiada. Lecz można by powiedzieć, że nie miała ona na celu jej upokorzyć, a zwyczajnie chce pokazać. Jak bardzo się troszczy o swoją nastoletnią córkę i jak bardzo ją kocha. Tyler jest rozwydrzonym bachorem w ciele nastolatki. Myśli, że jest najmądrzejsza, najsprytniejsza i najlepsza. Ma wygórowane ego, czyli w sumie jest trochę egocentryczką. Generalnie przypisuje sobie zasługi, które tak naprawdę nigdy nie osiągnęła, gdyby nie fakt, że jej zamożny ojciec, nie mający co robić z kasą, postanowił opłacać tak zwanych trenerów i innych, by mieli o jej córce dobre zdanie. No, przykład fenomenalny z tym pływaniem, gdzie niby zdobyła puchary, a w rzeczywistości pływa jak ostatnia sierota. Ale nie mówiąc już tak naprawdę samych negatywów, to trzeba jednak przyznać, że pod koniec fajnie, że pogodziły się ze sobą i poszły na wspólny shopping. Ale koniec końców niestety przez cały wariacki wyścig bardzo mi przynajmniej ciężko. Oglądało się ten duet, w szczególności, że Tyler jest rozwydrzonym gówniarzem, myślącym, że zdobył Mont Everest. A tak naprawdę, no sami widzicie, jak historia pokazała naszą egocentryczną tutaj dziewczynkę. Koniec historii.